Radio Strada. 6 minut po 14, tu Radio Kraków, magazyn Radio Strada. Witamy Państwa jak w każdy piątek, chociaż w sposób szczególny dzisiaj, bo gość szczególny w dzisiejszym programie, kto słuchał przed chwilą wiadomości, ten już wie. Ale na początek się przywitajmy. Dzień dobry, mówią Państwu Karol Pawłowski, Fryderyk Zyska, Marcin Koczyba. No i nasz gość? Nasz gość to osoba wyjątkowa. Ci z Państwa, którzy mieli szansę zobaczyć na naszej facebookowej stronie Radio Strady, kto gości dzisiaj u nas w studiu, to już wiedzą, a dla tych Państwa, którzy aktualnie są za kierownicą i słuchają nas z radioodbiorników, powiem tylko tyle. Zbysław Szwaj jest naszym gościem. Zbysław Szwaj to jest Enzo Ferrari, polski Enzo Ferrari, wizjoner, konstruktor, wspaniały człowiek, również prywatnie, bo mieliśmy okazję porozmawiać przed programem chwilę. Panie Zbysławie, dzień dobry. Dzień dobry. Jestem na początek, od razu jestem zażenowany tym wejściem, tymi porównaniami. Nigdy siebie nie porównywałem do nikogo, ale cieszę się bardzo za takie wejście. Ja myślę, że Enzo Ferrari mógłby się bardzo wiele od pana nauczyć, ale to są wszystkie te porównania czy słowa są zasłużone, bo ja pamiętam, będąc jeszcze studentem na Akademii Sztuk Pięknej w Krakowie, na Wydziale Form Przemysłowych, odwiedził nas pan kiedyś, podjechał wspaniały wóz, taki ogromny, dostawczy, z którego wyjechało z tyłu tej obudowanej lawety. Coś przepięknego, coś co pamiętam do dzisiaj i bez wątpienia miał na mnie wpływ ten samochód. To był Leopard, samochód, który będzie dzisiaj naszym drugim głównym bohaterem. Zaraz po panu Zbysławie. No i pamiętam do dzisiaj, że ten wóz dwuosobowy z otwartą kabiną, taki odrobinę nawiązujący do dawnych brytyjskich samochodów, to było coś, co zapadało w pamięć i przez długie tygodnie jeszcze później z kolegami rozmawialiśmy o tej wizycie. Tak, to prawda. Ja w ogóle wychowałem się na brytyjskiej motoryzacji. Dla mnie brytyjska motoryzacja w latach 50. to była motoryzacja, która w moim umyśle była przodująca. No, uważam, że takie konstrukcje, jakie Anglicy robili, miały swój charakter nie tylko technicznie na dobrym poziomie, ale też miały taką dostojność i tej dostojności zawsze szukałem w samochodach. Te samochody, które obecnie patrzę, to są albo samochody, trochę to brzydko zabrzmi, ale samochody dla ludzi, są tak, młodzież używa takiego słowa, tak zwanych szpanerów. Natomiast ja szukałem samochodu i chciałem zrobić samochód, nie konkurować z samochodami Ferrari i Lamborghini czy innymi samochodami, bo nie mamy na to szans, żebyśmy konkurowali, ale zrobić coś, czego inni nie robią. Przyjaźniłem się w tym czasie z Peterem Morganem. Jeździłem do Anglii, obserwowałem jego twórczość. To też była taka niszowa konstrukcja. Ona nadal jest, tylko teraz prowadzi syn. I pomyślałem sobie, że jestem w stanie zrobić samochód też taki, który jest jakiś, ma takie przeniesienie do innej epoki, ale znacznie nowocześniejszy od Morgana. Ja pamiętam to pierwsze spotkanie z Leopardem i muszę przyznać, że oczywiście na pierwszy rzut oka gdzieś był ten taki stylistyczne nawiązanie do tych dawnych samochodów, również przez tą formę otwartego nadwozia, ale te nawiązania raczej miały takie pozytywne nacechowanie, bo wszystkie manipulatory, wszystkie elementy ze skóry, wszystkie połączenia materiałów były
tak wysokiej klasy i tak dopracowane do tego stopnia, że tutaj nie było mowy o tym, że pomimo tego, że to samochód był produkowany w niewielkiej ilości, czy miał być produkowany w niewielkiej ilości, to był na takim poziomie perfekcji wykonania, że myślę, nie jeden samochód luksusowy produkowany w znacznie większych, w znacznie większym nakładzie, no, był deklasowany. Pan wspomina o tym, że nie chciałby się porównywać, czy nie chciał konkurować z Ferrari czy Lamborghini, ale ja myślę, że pod wieloma względami stylistycznymi to jest zbyteczna skromność, że tutaj jednak ten Leopard dużo więcej oferował, dużo więcej doznań takich, które cenimy jako użytkownicy. Wie pan, to co całe życie mnie, bo samochody to dopiero tak zawodowo zacząłem robić w 83 roku, rzuciłem pracę i z tych wszystkich oszczędności, zarobionych pieniędzy, które miałem i plus mój kolega, który też włożył pieniądze, Jan Borowski, i on finansował, on zarabiał pieniądze. Ja się oddałem całkowicie. Mój pierwszy samochód Leopard był zrobiony właściwie przeze mnie. Ja spawałem, ja piłowałem, ja wierciłem. To jest samochód. Jak przystało na prawdziwe dzieło sztuki, musi tak, być. Tak, ale kiedy go pokazałem, pamiętam, pierwszy był pokazany na wystawie w Szwecji, a później w Anglii w Instytucie Mayera, to wszyscy powiedzieli, że jest taka dokładność i taka precyzja detali, że w samochodach tego typu się nie spotyka. Ale to jest, bym powiedział, moja i ta strona pozytywna i negatywna, bo w mojej pracy często mam takie starcia z tym, że ja dążę do tej perfekcji, do tego precyzji takiej, jak kiedyś robili jubilerzy, jak kiedyś dawni złotnicy, którzy tworzyli jakieś dzieła, które do tej pory oglądamy. Ja w tym byłem, że tak powiem, przesycony. Ja myślę, że to jest bolączka wszystkich wielkich twórców, że nie wiedzą, kiedy przestać. Także dzieło, ciężko powiedzieć, kiedy obraz czy rzeźba jest skończona, bo nad nią można pracować, czy nad obrazem można pracować całe życie. I ukresu życia też stwierdzić, że jeszcze można byłoby coś zmienić. Natomiast chciałbym też zapytać pana o to, czy był jakiś taki model konkretny samochodu. Wspominał pan o tym, że to angielska motoryzacja kreowała to poczucie estetyczne, czy ten wzorzec w pana przypadku. Czy jest jakiś taki samochód, który do dzisiaj pan pamięta, że to jest ten pierwszy, który gdzieś może w dziecięcych latach ukształtował pana zmysł, jeżeli chodzi o motoryzację? Tak, poruszył pan bardzo wesoły. Dla mnie od razu mi się wesoło zrobiło przy tym pytaniu pana. Ja w 61 roku, idąc ulicą Jasną w Warszawie, była ambasada włoska i przy tym włoskiej ambasadzie stał Jaguar E-Type w kolorze srebrnym. Ja zobaczyłem ten samochód i powiedziałem sobie, że to takie może śmiesznie zabrzmi, ale powiedziałem, niech na pół pęknę, to muszę mieć ten samochód. I miałem ten samochód. Miałem samochód w latach, był to jedyny w Warszawie wtedy samochód, ale to był rok 80. czwarty, piąty. Wtedy czyli miałem ten samochód. Kolejny raz, może podświadomie bądź nie, porównał się pan sam z Enzo Ferrari, który stwierdził, że właśnie ten Jaguar E-Type jest najpiękniejszym samochodem, jaki został stworzony, a przecież on stworzył tyle wspaniałych kreacji, a uznawał, że to Jaguar przewyższa w dziedzinie estetyki, stylu jego kreacje. Ale to chyba nie jedyny Jaguar, który wywarł na panu jakieś takie wrażenie. Nie, Jaguarów. Mój pierwszy samochód Jaguar to był w roku 60. właśnie pierwszym. Kupiłem Jaguara SS100 z silnikiem 3,5 litra.
za 20, pamiętam, 6 tysięcy złotych. On był w Łomiankach, to była właściwie ruina, kury były w środku, skrzynka biegów była w takim koszyku. Ja to kupiłem i powiem panom, że ten samochód był z Łomianek na Marsa, to jest właściwie przez całą Warszawę, ale to był rok 61, był holowany mikrusem. Piękny widok. Uciągnąć. Mikrusem był holowany do miejsca tam, gdzie ja miałem takie miejsce swego warsztatu. I ten samochód robiłem pracując w Instytucie Badań Jądrowych w Centralnym Laboratorium Ochrony Radiologicznej. Pracując po godzinach przez 7 lat robiłem ten, odtwarzałem ten samochód i w dniu lądowania na Księżycu Amerykanów. Ja wtedy byłem, tym samochodem byłem w Szwecji i przejechałem z Warszawy, Poznań, Sassnitz, Trelleborg, Göteborg, Oslo do Trondheim. Tym samochodem przejechałem z Trondheim z powrotem do Oslo i Göteborga i do Sztokholmu. Także przejechałem prawie 4000 kilometrów tym samochodem. Którego sam pan odrestaurował, sam. Ja go odrestaurowałem, tak, i później taką podróż odbyłem. Także cały czas byłem związany z samochodami angielskimi. Właściwie na motoryzacji angielskiej się uczyłem. Przed programem mieliśmy możliwość porozmawiać i pojawił się wątek tego, czy jeżeli czymś się zajmujemy, więc powinniśmy raczej całe życie zadedykować tej działalności, tej dziedzinie. Pan już będąc w szkole szukał możliwości tego, żeby mieć styczność z motoryzacją, starał się dzisiaj powiedzielibyśmy staż, ale o pracę i możliwość pracy nad różnymi samochodami. Czy mógłby pan przytoczyć to wspomnienie? Tak, czasami patrzę, mam do czynienia ze studentami z Warszawskiej Politechniki Warszawskiej. I bo czasami jestem tam z nimi, jakieś mam dla nich kilka słów do powiedzenia i tak obserwuję tych młodych ludzi i trudno jest znaleźć takich entuzjastów, którzy by bezinteresownie chcieli coś tworzyć, coś robić dla tej motoryzacji, dla ogółu. Od razu się pojawia, no może to jest brzydko zabrzmi, ale pojawia się od razu ile, za ile. I to jest, mnie to trochę drażni. Wie pan, to mi drażni, że ten entuzjazm, który do mnie, u mnie tkwi do tej pory, a mam trochę tych lat, to on, jakby nie szukam tego zysku, mam przyjemność w tworzeniu. I ta przyjemność w tworzeniu jest jakąś chorobą we mnie, która nie sposób się z tego wyleczyć. Ale wiem, że to ma wpływ zbawienny na moją psychikę przy moim wieku, na moją kondycję. Bo ja nie jestem, ja nie spędzam czasu przed telewizorem. Ja spędzam czas na konstrukcjach albo na czytaniu książek z dziedziny zupełnie innej, z filozofii czy z jakichś innych dziedzin, które pozwalają mi bardziej rozumieć to świat i wiele innych rzeczy. Także to. Ja jestem bardzo szczęśliwy ze swojego życia. Nikt bym nie zmienił, gdybym miał jeszcze powtórzyć. Czy będąc konstruktorem, osobą, która skupiona jest na technicznych aspektach motoryzacji czy dziedziny, których pan się podejmuje, uważa pan, że osoby zajmujące się podobnymi, pokrewnymi zawodami, czy nawet projektanci, nie tylko konstruktorzy, powinni zamykać się na tą dziedzinę, czy powinni wręcz szukać inspiracji może w zupełnie w
innych miejscach, możliwe, że jak najdalej od dziedzin tych technicznych. No więc tutaj jest to, co ja studentom często mówię. To jest bardzo trudne. Konstruktorów teraz właściwie każdego kreślarza nazywa się konstruktorem. To jest błąd. Współczesny kreślarz obsługuje komputer, ale on nie jest konstruktorem. Konstruktorów jest niewielu, bo konstruktory tak jak muzycy, jak artyści, malarze, takich jest niektóre nazwiska. To są konstruktorem, to może być Siemieracki, może być Grodger. To są konstruktorzy. Oni tworzą coś nowego. To jest, wiąże się ze słowem konstruktor. Natomiast ci, którzy powielają coś, co już istnieje, to są tak, jakbym w orkiestrze nazywał muzyków, ale nie kompozytorów. I ja to studentom często tłumaczę. Myślcie o rzeczach, o tworzeniu czegoś, czego nie ma, czego... co jest nowum na świecie, na rynku. I wtedy jesteście tymi twórcami. I wtedy zobaczycie, jaka jest radość wtedy tego tworzenia. Bo ja do pracy nigdy nie przychodziłem w nieszczęściu. Dla mnie praca była zawsze radością, bo ja robiłem zawsze to, co chciałem i to, co kochałem. A miałem bardzo ciekawą pracę zawodową, bo pracowałem z Jackiem Karpińskim. Nie wiem, czy wiecie Państwo, co to jest. To jest pierwszy mini komputer, wcześniej przed Gatesem jeszcze stworzony. Właśnie o to też chciałem Pana dziś zapytać, bo nie tylko motoryzacja, ale ten komputer to też jest niesłychana historia w Pana życiu. Tworzenie mini komputera polskiego. No, fantastyczna historia. No to jest moja, dosyć dużo było takich konstrukcji. One dały mi trochę i doświadczenia, ale też i właśnie zdobyłem trochę pieniędzy, bo dostawałem pieniądze za patenty. Radiolodzy nosili taki czytnik osobistego napromieniowania. To był mój patent, który współpracowałem z fizykiem jeszcze, który za to brałem dużo pieniędzy. Jakiś tam robiłem bardzo dużo prac takich ciekawych, za to dostawałem nagrody. Dostawałem takie od Ministerstwa na przykład Nauki i Ministerstwa Nauki na przykład nagrody za pracę dla obronności kraju. Nie należałem do żadnej organizacji w życiu, ale mnie zatrudniali ze względu na to, że ja mogłem sam jednoosobowo prowadzić konstrukcję. A czasami były prace tak tajne, że nie można było tego na zespół rozpisywać, bo wtedy to szło gdzieś tam, gdzie oni nie chcieli. Także pracowałem nad takimi urządzeniami, jak na przykład licznik całego ciała, to się nazywało. I to było urządzenie, które badało żywność, która jest dostarczana dla rządu. To było pod względem radioaktywnym. Więc robiłem taki duży czytnik. To była wielka komora z licznikami, które były podawane te produkty, które były badane. Komora była robiona, był ze statku Gneisenau, był wyciągany, ponieważ wtedy były w te dawne okręty nie miały domieszek radioaktywnych, w związku z tym wyciągane było z morza i cięte płyty i z tego była robiona komora. Czy robiłem na przykład pierwszy zupełnie taką miałem zadanie, zaprojektowanie dla Wojskowej Akademii Medycznej pierwszy scyntygraf tarczycowy. Zupełnie z innej dziedziny, ale takie miałem ciekawe
Czy te doświadczenia z innych dziedzin udało się panu wykorzystywać również na gruncie motoryzacyjnym? Czy one wzbogacały ten one robot, wzbogacały, warsztat? Wzbogacały moją tą przestrzenne myślenie. Wie pan, bo konstruktor to jednak jest... Ja nadal jak zasypiam, czy w nocy czasami się budzę, to mam tą wizję tego urządzenia i nawet często się tak zdarza, że wstaję w nocy do kartki i jak powiedziałem, że bardzo lubię rysować i przestrzennie rysować, tak jak się to mówi w trzywymiarowo. I wtedy rysuję, zostawiam to i dalej zasypiam. Czyli na stoliku nocnym zamiast książki zawsze jest ołówek i kartka. Nie, przepraszam, zasypiam prawie zawsze z książką. To rozumiem. Obok tego musi być ołówek i notatnik, żeby w razie przebudzenia można było zanotować. To może zabrzmi czasami tak, wie pan, no ale wywołujecie u mnie... Panowie, pewne wspomnienia, także nie mogę się oprzeć i tego nie powiedzieć. Bardzo proszę. Myślę, piękne że to jest to, są... co pan mówi i ja przepraszam, ale to spektrum pana zainteresowań i działalności jest tak niesłychane, że niech młodzi słuchają, że mamy wspaniałych polskich konstruktorów, wspaniałych ludzi. To jest powód do dumy. O panu powinno się uczyć w szkołach, no pozwolę sobie tak powiedzieć. No, bo powiem panu, że w jednej szkole właśnie była taki program, gdzie ja chciałem się młodzieży przedstawić. Wybrali mnie też i do jakichś tam komisji młodych wynalazców, ale tak, takie mam takie zaproszenia. Natomiast ja to mówię tej młodzieży, którą się właśnie spotykam. Im tłumaczę pewne rzeczy, nie tylko sprawy konstrukcyjne, ale uważam, że konstruktor jest niepełny, jak nie jest humanistą. I to jest bolączka często moja, bo spotykam się właśnie z młodzieżą, dla których humanistyka, literatura jest zupełnie... Ja, czymś odległym. Tak, nie, po prostu nie znana. Ja czasami na wykładach takich, których jak mam z tymi studentami, to podchodzę do studenta i pytam się, niech pan mi powie, jaką pan ostatnio książkę czytał. A on mi podnosi, rusza ramionami i jest taki trochę zaskoczony pytaniem. A jaki mecz pan teraz obejrzał? A był mecz taki albo inny. No i tutaj jest właśnie to, ta rozbieżność, bo ja tak widzę, że konstrukcja, konstruowanie to musi być osadzone w humanistyce. To musi być... Zgadzam się z panem, bo ciężko jest projektować, tworzyć czy konstruować cokolwiek dla ludzi, coś, co mają używać właśnie ludzie bez zrozumienia tego, na jakim etapie rozwoju społecznym w tym momencie jesteśmy, czy jakie potrzeby będą za chwilę, z jakimi potrzebami będziemy mieć styczność. Natomiast te wszystkie dokonania, pana talent i sposób myślenia, podejście do różnych zagadnień zostało nie tylko w Polsce docenione, bo myślę, że warto też wspomnieć o tym, że wiele marek zagranicznych również zabiegało i zabiega o współpracę z panem. Dla mnie osobiście marka Koenigsegg to jest taka, która budzi troszeczkę emocji, prawda? Od razu robi się gorąco, bo wiemy, jak bardzo hiper i super samochody wspaniałe wychodzą z tego studio projektowego, z tej fabryki. Również pan dla nich tworzył i wspierał ich w tym rozwoju. Tak, to wracamy do tego, co mówiliśmy przed kilkunastoma minutami, że ta moja dokładność w tym tworzeniu, w wykonawstwie, jest towarzyszym jest przez całe właśnie moje życie i właśnie Koenigsegg poszukiwał dostawców dla swoich samochodów
No i myśmy pokazali Leoparda, pokazaliśmy to, co robimy i oni od razu się zgodzili na to, że robiliśmy dla Koenigsegga. Ja robiłem, póki firma, byłem w tej firmie, póki byłem w firmie, bo później to wszystko zostało, upadło, kiedy ja odszedłem. Robiliśmy wszystkie zbiorniki paliwa, wszystkie zbiorniki olejowe i elementy zawieszenia. Czy to były... Do Koenigsegga. Czy istniały jakieś obostrzenia? Czy z jakimi trudnościami musieliście się państwo mierzyć? No, to jest firma, która wymagała dużych dokładności. No to absolutny szczyt w ogóle. Koenigsegg to jest już... Tak, mieliśmy, ja mam zdjęcia, bo niestety nie wziąłem z tego odchodząc, z firmy Leopard. Mam zdjęcia, byliśmy oficjalnym dostawcą części dla Koenigsegga, ale tak samo było, wie pan, tak samo było z Brembo, tak samo jak Brembo, kiedy chciałem, żeby hamulce w naszym samochodzie pochodziły z firmy Brembo, ponieważ to jest, chciałem, żeby wszystkie elementy, które wchodzą, były, miały swoją wysoką jakość i markę. Bo to też moja kalkulacja, że elementy wchodzące podnoszą wartość tej konstrukcji. Kiedy wysłał list, bo ja pracowałem z synem, który zajmował się kooperacją. Ten wysłał zapytanie do Brembo, czy zrobią nam hamulce. No odpowiedzieli bardzo grzecznie, ale odpowiedzieli, że my się takimi firmami nie zajmujemy. Mamy innych, że tak powiem, innych klientów, innych znanych firm, właśnie Ferrari, czy Mercedes, czy Porsche. No i ja nie poddałem się. Wsiedliśmy z synem w samochód i pojechaliśmy do Włoch, wioząc ze sobą dokumentację samochodu i zdjęcia prototypu. Prototyp już był zrobiony. Pierwszy prototyp był zrobiony. I oni po obejrzeniu tego powiedzieli, robimy wam. I robili nam cały układ hamulcowy. Ja myślę, że część z naszych słuchaczy może nie być świadoma, dlaczego marka Brembo nie była tak, znaczy początkowo nie była odrobinę niechętna, to z tego względu, że tego typu marki, które dostarczają komponenty, podchodzą z dużą rezerwą do producentów produkujących mniejszej ilości, w mniejszym nakładzie samochody, ale widać zarówno stylistyka, jak i jakość wykonania przekonała tę markę do tego, żeby wejść w tę kooperację. No więc właśnie to jest to, co powiedziałem, że bardzo zwracałem i zwracam uwagę nadal, zwracam uwagę, dlatego to może ten, nad czym teraz pracuję, no myśleliśmy, że bo w tej chwili jeszcze dzisiaj jadę do Sosnowca, gdzie od jutro będzie otwarcie takiej wielkiej imprezy Moto Legends, właściwie się powinno mówić, Moto Legends, która zgromadzi dużo różnych samochodów. Ja tam biorę udział i serdecznie słuchaczy zapraszam, żeby... To może zdradzimy ten ułamek tajemnicy, bo tak. To nie tylko prelekcja, ale również zapowiedź najnowszego projektu. Tak, i tam chcemy pokazać to, co nad czym w tej chwili ja kilka lat już temu, 6 lat temu właściwie opracowałem pojazd, który był jeden silnik spalinowy, 50 centymetrów to na kategorię AM. Tak jak powiedziałem, ten taki miejski pojazd dla ludzi niepełnosprawnych. Temat aktualny, pan już to przewidział 7 lat temu, że będzie zapotrzebowanie na tego typu wóz. Bo wie pan, no tak jak powiedziałem wcześniej, że trzeba szukać czegoś, czego nie ma, czego co wydaje mi się
Też muszę zaznaczyć, że to nie jest poszukiwanie pieniędzy, bo ja już się właściwie niczego nie dorobiłem i się nie dorobię, ale tak jak powiedziałem, cieszę się bardzo ze swego życia, z tym, że miałem naprawdę, naprawdę bardzo ciekawe pracowałem przy bardzo ciekawych projektach. No, mogę wspomnieć jeszcze o jednym projekcie, który uważam za bardzo odległy od motoryzacji. W latach 70., 78 do około jeszcze przed 80. kopalnia Zawadzki była zalewana wodą. Systematycznie woda, ginęli górnicy i tego ani w żadnych wiadomościach nie można było pokazywać, ani mówić, że się dzieją takie tragiczne wydarzenia. Więc zwrócili się do mnie, czy ja nie znajdę jakiegoś rozwiązania, które by określiło kierunki wód zalewających kopalnie. No i razem żeśmy z takim moim byłym dyrektorem technicznym z Instytutu Badań Jądrowych, on był fizykiem, a ja zająłem się sprawą konstrukcji i opracowaliśmy takie urządzenia, że wierciło się wokół tej kopalni Zawadzki na głębokość pół kilometra prawie otwory i tam próbka wpuszczało się sondy, które i liczniki Geigera, które rejestrowały wypłukiwanie tego izotopu przez wodę i szybkość tego była mierzona. No i w ten sposób ustalono kierunki, z którego woda została zalana. To też była moja konstrukcja. To fenomenalne, prawda? Nie tylko motoryzacja, jest tyle dziedzin, w których... Ale jeszcze badanie do badania planktonu, tak, urządzenie. Też tak. No to są rzeczy, które są zupełnie jakby z innych planet, w ogóle z innych układów planetarnych. No, to było urządzenie też tajne, to też dlatego to, co powiedziałem wcześniej, że było urządzenie, które wtedy jeszcze nie było satelitarnych obserwacji tym, bo to był rok 60., lata 60. I zlecono mnie i profesorowi Włodkowi, który był z dziedziny biologii, był biologiem, zlecono projekt zrobienia takiego urządzenia, które za statkiem Norwid popłynie do Ameryki Południowej i będzie chwytał i mierzył plankton. Ponieważ plankton ma taką właściwość, że on absorbuje promieniowanie radioaktywne. No i ja opracowałem tą całą konstrukcję. 2 tygodnie byliśmy na okręcie wojskowym poławiaczu min na morzu między Borholmem a polskim wybrzeżem. Badane były sprawdzany ten przyrząd zaprojektowany przeze mnie i on popłynął do Ameryki Południowej. Właśnie, bo on szedł po sinusoidzie i jednocześnie badał ten plankton. To też taka była właśnie zupełnie tajna tym. I później, kiedy już po tych badaniach przyszło pismo z Instytutu Francuskiego, czy nie możemy tej dokumentacji im sprzedać. Mam nawet tą kartkę z tego instytutu. To był Instytut Picarda i chcieli, żebyśmy sprzedali tą dokumentację. To pismo trafiło do mnie, ale dostaliśmy następne pismo z rosyjskiego Instytutu Morskiego, żeby dokumentację przekazać do Rosji. No i niestety przekazaliśmy do Rosji. A z takich tajnych informacji, bo myślę, że to jest tajna informacja, wracając do Leoparda,
Czy jest taki element w tym samochodzie, który do dzisiaj nie daje panu jako perfekcjoniście spokoju i po dziś dzień by go chciał pan przeprojektować, zmienić, inaczej skonstruować? A, wie pan, no, nie może pan spać po nocach może? Nie, wie pan, tutaj jest, tu akurat ja znam pana, rozumiem pana intencje, ale bo tak to jest z konstruktorami, że ciągle są, mają niedosyt. Ja owszem, samochód uważam, że nie ma konstrukcji, które są od razu, jest, że tak powiem, stuprocentowo udana. Zawsze wymaga to później czasu, prób, życie pewne rzeczy weryfikuje, ale nigdy tak nie myślałem, żeby cokolwiek zmienić. Myślałem o tym, żeby ten samochód w związku z tym, co przeżyliśmy przy nim, tych wszystkich doświadczenie, żeby po prostu stworzyć coś po tych doświadczeniach, coś nowego. No pewnie zawsze są jakieś poprawki, które się poprawia, ale to jest normalny proces tworzenia. Ale żeby tak, żebym był nieszczęśliwy, że tu zrobiłem, to może nie, po prostu traktuję to, że to jest normalnie, normalna praca, normalnie tym. Nawet był projekt, który upadł całkowicie, bo jednym z klientów, już teraz mogę powiedzieć, jednym z klientów był... O to również chciałem zapytać, kto był odbiorcą tych samochodów? Leopardów było, z Polski było zamówionych samochodów 3, ale jeden samochód był zamówiony i to wszystkie później ci nowi właściciele musieli poddawać zadatki, bo oni nie mieli zamiaru produkować tego samochodu. To w ogóle była 10 lat temu złożyłem do prokuratury doniesienie w tej sprawie, ale do tej pory jeszcze nie zostało rozstrzygnięte. W każdym razie tak na marginesie tego całego działania. W każdym razie wiem dobrze, że jeden z bardzo ciekawy był zamawiający samochód, bo miał pod sobą całą wielką telewizję. I tak żeśmy się umówili, że ja zrobię 2 samochody. Ten samochód, który on chciał, on do nas przylatywał samolotem do Mielca. Bardzo był zachwycony tym samochodem i chciał, żeby ten samochód jemu zrobić. No i myśmy mieli robić ten samochód, ale ja wpadłem na pomysł, ponieważ to jest telewizja, że co by było, gdybyśmy 2 samochody razem z tą telewizją puścili na trasie Perth, Melbourne. Tam jest taka droga, tak zwana złota droga, obok torów kolejowych, że jeżeli coś się stanie, to są tory kolejowe, żeby 2 leopardy na tą trasę przebyły. W naturalnym środowisku może. W naturalnym środowisku, bo to droga nie najlepszej jakości, ale żeby były, żeby te one przeszły taką próbę taką próbę ogniową, że tak powiem, konstrukcji. No i taka była już, tak żeśmy się dogadali do tym, no ale wszystko upadło razem z firmą. Niestety tak się stało, no bo kreacja jest wspaniała i samochód do dzisiaj zachwyca. Wierzę, że no ten, będzie zaprezentowany wkrótce. Będzie na Moto Legends. Również będzie można go zobaczyć. W Sosnowcu, tak. Przypomnijmy to jutro i pojutrze. Bądźcie tam i zobaczcie, bo to jest tak piękne auto i to jest tak piękna sytuacja, żeby z tego skorzystać, że aż się prosi. Mnie się marzy, żeby kiedyś wróciły Leopardy, żeby wróciła ich produkcja, żebyśmy mogli się nimi jeszcze cieszyć. Kręcę głową, że nie. Wie pan, to wszystko to był czas, który został stracony. Teraz moja wizja była, pan pytał, czy coś chce zmienić. Tak, chcieliśmy zrobić cały samochód aluminiowy, bo ten samochód Leopard ma całe nadwozie aluminiowe. Rama jest przestrzenna,
z rur. Natomiast następny model na Moto Legends będzie zdjęcie tego modelu, który miał być robiony, coupé, już całkowicie aluminiowy, łącznie z ramą. 14 minut do 15, tu Radio Kraków, magazyn Radio Strada. Niby jak w każdy piątek, ale ci, którzy nas wcześniej nie słuchali, uwierzcie, że nie jak w każdy piątek. To bardzo wyjątkowe spotkanie, bo z nami wyjątkowy gość. Tak, gości nasze dobro narodowe, bo tak bym określił pana Zbysława Szwaja, który jest konstruktorem, wizjonerem i twórcą chyba najpiękniejszego polskiego samochodu. I to samochodu, który zachwycał nie tylko Polaków, ale i wiele osób z całego świata. Mowa o Leopardzie. Panie Zbysławie, przed przerwą wspomnieliśmy o rozwojowej koncepcji Leoparda, to miało być coupé. Ja doszukałem się informacji, że przy projektowaniu tego nadwozia również brał udział inny polski projektant, który zasłynął stworzenia takiego modelu jak BMW Z4, również coupé. I muszę przyznać, że ten Leopard w wersji coupé pobił... No w przedbiegach nawet ten wspaniały samochód, bo i pięknym samochodem jest Z4 coupé, ale Leopard prezentował się znacznie lepiej. Nawet muszę powiedzieć, też jest przy Leopardzie, przy Gepardzie współpracowałem z Akademią Sztuk Pięknych. Pomysł był mój robienia takiego samochodu, ale współpracowałem z panem profesorem Nawrotem, z panem Orlińskim, z panem Ufnaleskim. To byli, jedno z dzieł, przepraszam, że wejdę w słowo, profesora Nawrota mamy u siebie na dole, stoi Gacek, bo to również jego projekt, jest w naszym foyer na dole rozgłośni, nie wiem czy pan zwrócił uwagę. Tak, widziałem. Może Leoparda również tam będziemy mogli gościć. Nie, natomiast przy Leopardzie, Leopard był tu, ja mam dwóch synów. Jeden syn skończył studia, dwa fakultety w Irlandii. I on jest w tej chwili, on był dyrektorem ostatnio był dyrektorem technicznym i wiceprezesem firmy Aston Martin. I on skończył dwa kierunki. Kierunek, tak jak u nas jest wzornictwo przemysłowe, coś w rodzaju wzornictwa przemysłowego i inżynierię samochodową w Irlandii. Bo on wyjechał, mając 14 lat, wyjechał do Anglii, do szkoły średniej. I już tam został. To jest i on, ten mój młodszy syn był pomagał mi, bardzo mi pomagał. Dużo jest jego pracy w Leopardzie. Ciężko się dziwić, skoro się wychowywał w domu, w którym motoryzacja jest tak, nawet podczas snów analizowana. Tak, tak. Jak ja wiem, żona miała ciągle do nas pretensje, bo tak silniki myłem w wannie, na stole kuchennym wycinałem jakieś tam uszczelki, także stół był pocięty tymi nożami. To zupełności normalne. To tak, także to było w tym w domu były. Teraz, gdybyście Państwo zobaczyli mój dom w moim mieszkaniu tutaj w Krakowie, bo ja Warszawy nie lubię i przeprowadziłem się do Krakowa. Bardzo nam miło. Tak. Że pan przeprowadził się do Krakowa na to. Tak, przeprowadziłem się do Krakowa. Po skończeniu pracy w Mielcu przeżyłem 27 lat. Nie mając mieszkania, tułając się po różnych miejscach, ale pracowałem dla Geparda, bo i Gepard był robiony, i Leopard był robiony w Mielcu. Także z Mielcem też jestem bardzo silnie związany. W każdym razie... Syn ten młodszy bardzo dużo mi pomagał w tym, to dużo jest jego pracy też w tym Gepardzie, w Leopardzie, w Gepardzie nie, tylko w Leopardzie. Miałem dobre układy też robiąc prototyp, bo ja właściwie miałem
zajmować się lotnictwem. Ja byłem ustawiony na bycie konstruktorem związanych z samolotami. Ale ta otwarta forma samochodu Geparda tak, jest ale wie, w pewien sposób ponieważ związana. Nie bardzo miałem przeszłość, moja młoda przeszłość nie bardzo chlubna była. Ja byłem 3,5 roku dla młodzieży trudnej w takim zakładzie. To jest wstyd się teraz przyznać. Bardzo wiele filmów kojarzymy, w których ta trudna młodzież jest związana z motoryzacją, a później kreuje wspaniałe realizacje, więc pan poszedł taką hollywoodzką drogą chyba. No nie wiem, ale w każdym razie to była, też to traktuję jako piękną przygodę te 3,5 roku, bo tam właściwie, tam robiłem początki, bo ja jedyny zostałem z tych warsztatów, myśmy mieli 4 godziny zajęć warsztatowych, a 4 godziny nauki. I te warsztatowe to jakiś czas tylko byłem w warsztacie, a później mnie wzięto jako jedynego do biura konstrukcyjnego, bo ja, tak jak wspomniałem, dobrze rysowałem, dobrze rysuję. I wtedy to się liczyło, bo wtedy komputerów nie było, więc tylko... Ale pan również nawet dzisiaj zwraca uwagę, przyjmując do pracy tak. młodych kandydatów, czy potrafią nie tylko pracować w zdigitalizowanym środowisku, ale również czy rysują, czy tam komunikują się w ten najprostszy sposób. No to jest chyba oczywiste. Wie pan, w tej chwili jest takie tyle jest programów różnych, że właściwie prawie, że ten mózg jest prawie, że połączony z ekranem. Jedno kliknięcie i jest już jakaś część, prawda? Ale jeżeli ktoś potrafi rysować, to znaczy, że tą część, tą funkcję widzi przestrzennie. Widzi przestrzennie i to jest dla mnie dowód na to, że ten człowiek może być kreatorem. No, brzmi to wspaniale, dla mnie budujące na pewno. Ja również pracując ze studentami na Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych zwracam uwagę na to właśnie, żeby ten proces tworzenia powstawał w głowie, ale żeby był komunikowany właśnie z innymi, również konstruktorami później, że jest to przydatna umiejętność właśnie narysować coś w ten prosty sposób, naszkicować szybko. To znaczy więcej niż wiele innych opowieści. A wracając do samego samochodu, odnoszę też takie wrażenie, proszę mnie wyprowadzić z błędu, jeżeli się mylę, czy w przypadku Leoparda gdzieś te brytyjskie nawiązania również powędrowały w kierunku innej marki, marki Bentley, bo nazwa Leoparda jest Leopard 6-litrowy. Bentley miał ten znany model 8-litrowy, również sportową wersję z sygnaturą 6. Czy to była jakaś inspiracja przy powstawaniu tego wozu, czy już niekoniecznie? Wie pan, jeżeli się ciągle człowiek obraca w tej motoryzacji brytyjskiej, to pewne później ruchy, pewne czynności są podświadomie użyte. Bo po prostu ja jestem przesycony tą brytyjską motoryzacją. Ja, tak jak powiedziałem, wychowałem się, dla mnie brytyjska motoryzacja tamtych lat, teraz jak pan widzi, trudno jest właściwie powiedzieć, jaki to samochód jest. One są wszystkie podobne. Ja uważałem, że trzeba stworzyć coś, co jest nie konkuruje z firmami tymi drogimi, bo nas na to nie stać, ale będzie inne i będzie miało taki swój charakter. To jest samochód adresowany Leopard do małej grupy ludzi, bo to jest samochód otwarty, chociaż miał opracowany już dach brezentowy, miał pewne rzeczy takie, które pozwalały na używanie go w innych warunkach. Ale mimo wszystko jest to samochód, bym powiedział, taki, który czuje się ten pęd tego i tą grę silnika. Też tak samo z silnikiem mieliśmy wiele kłopotów, zanim firma GM, bo najtrudniejszą rzeczą, widział pan, że w Polsce wiele firm chciało produkować samochód.
Byli i są tacy, ale kiedy dochodzi do homologacji i kiedy dochodzi do jedną sztukę zrobić, to jest jeszcze łatwo, ale mieć zgodę na dostawę części wchodzących do produkcji. Skład samochodu, z tego, z czego budujemy, tak? Tak, z czego budujemy ten samochód, bo samemu nie tworzymy wszystkiego. To tu zaczyna się wielkie trudności zaczynają się, bo właściciel tej części mówi, dobrze, ja to część może ci sprzedać, ale musisz ponieść koszty mego wdrożenia, mojej pracy w tym, bo nikt nie da. Dwie, trzy części można kupić, ale mieć do homologacji trzeba mieć zgodę wszystkich producentów wchodzących w części. I tu się zaczynają wielkie, ale Leopard to miał wszystko za sobą. Myślę, że to też jest taki element, który... Ale tutaj jeszcze panu przerwę, przepraszam. Naturalnie. Bardzo, ale cały program jest pana. Dlaczego mieliśmy zgodę? Bo wszyscy byli zachwyceni konstrukcją. Wszyscy uważali, że ten samochód rzeczywiście jest miejscem na rynku. On ma miejsce na rynku. Ale doczekał się również, tak jak i państwo musieli zabiegać o części, o silnik, o hamulce od takich marek jak Brembo, to i do was zgłaszały się inne firmy, które chciały pozyskać komponenty, choćby ramę, prawda, z Leoparda. Tak, rama Leoparda, ponieważ nasz samochód był badany w Instytucie Angielskim, tak, Gepard był badany w Mayera Instytucie, Gepard był rozbijany w Instytucie w Mayera w Anglii, pozytywnie się rozbił. Też powiedzieli, że takiego samochodu tak precyzyjnie wykonanego oni nigdy nie homologowali. Natomiast Leopard był też w Instytucie ProDrive angielskim i tam był badany ten samochód. Przeszedł wszystkie pozytywne testy. Mieliśmy jedną tylko taką uwagę od nich, że te tak zwane silent bloki były za miękkie i przeszliśmy na inne silent bloki, że samochód był taki zbyt miękki w tych jazdach takich testowych. I wymieniliśmy, to jedyna rzecz, którą na tą zwrócili uwagę, ale rama okazała się tak dobra, że inna marka australijska. Australijska kupiła ramę, sprzedaliśmy tą ramę. Program niestety dobiega końca. Nieubłagane prawo zegara, niestety, którego nie znoszę, tak. I dzisiaj najchętniej wyrzuciłbym go za okno. Powiedział pan dzisiaj, że nie dorobił się pan w życiu, dorobił się pan wielkiej sławy, uznania, wielkiego szacunku i miłości ludzi, którzy interesują się motoryzacją. Z naszej strony może pan być pewien takich uczuć do pana i do pańskich dzieł, do tego wszystkiego, co pan zrobił. Mieliśmy zaszczyt gościć dzisiaj prawdziwego człowieka renesansu. Pan Zbysław Szwaj był naszym gościem. I od razu pytanie, da się pan jeszcze zaprosić? No, jeżeli będę żył, tak. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Bardzo panu dziękuję. I do zobaczenia. Dziękujemy. Radio Strada.